artykuł czasu. Okazuje się, że nasi przodkowie odnaleźli sposób, żeby przenieść nas, chociaż na moment, 100 lat wstecz. Więcej o tym niesłychanym odkryciu w dalszej części naszych wiadomości. A w ten piękny poranek, 10 maja 2120 roku, jak w cotygodniowym wydaniu Telebanka, wita Państwa Karolina Ligenza. Dzień dobry. Zacznijmy od informacji, która zmroziła krew w żyłach pasażerom linii Sky Adventure. Z powodu deszczu meteorytów planowane loty z Ziemi na Marsa zostały odwołane. Tysiące ludzi w niepewności koczuje na lotniskach kosmicznych w oczekiwaniu na wznowienie kursów. Obecnie trwają negocjacje z przewoźnikami dotyczące sposobu rekompensaty poniesionych przez pasażerów strat. A teraz czas na informację główną dzisiejszego wydania. Podczas wykopalisk archeologicznych w pobliżu dawnego rynku głównego odkryto kapsułę czasu. Eksperci szacują, że pochodzi ona z czasów epidemii koronawirusa panującej w 2020 roku, czyli dokładnie 100 lat temu. W kapsule znajdował się archaiczny środek zapisu danych, zwany niegdyś pendrive'em. Obecnie takie przedmioty możemy podziwiać w Muzeum Informatyki Dawnej. Na odkrytym pendrive'ie znajdują się krótkie informacje SMS-owe, tworzone przez młodzież. Informacje te rzucają nowe światło na przeżycia i realia ludzi żyjących w okresie pandemii. Oto przykłady niektórych z nich. Gdybym wcześniej powiedział komuś, że zasiedzenie w domu przed komputerem inni nazwą mnie bohaterem, to ze śmiechu kwikaliby jak świnki. Dla mnie nauka w domu jest i fajna, i niefajna. Z jednej strony podoba mi się to, że mam więcej czasu i mogę rysować ile chcę, ale z drugiej strony chciałabym już wrócić do szkoły. Dawno nie widziałam Agi, Franka i Corneli. Tęsknię za nimi. Dobrze, że chociaż mam psa, bo jakbym nie musiał wychodzić z nim na spacer, to już w ogóle na świat patrzyłbym tylko przez okno. Ostatnio szyłyśmy z mamą maseczki. Mama mówi, że jak się wychodzi z domu, to trzeba ją zakładać, żeby na nikogo przypadkiem nie kichnąć. Nie lubię ich nosić, ale przynajmniej sama wybieram sobie kolor i wzór, jaki mi się podoba. Chcecie wiedzieć, jak jest na kwarantannie? Nudno. Tyle w temacie. Info dla ludzi z przyszłości. Mycie rąk wydłuża życie. Niesamowite, prawda? A na dzisiaj to już wszystko w Telebanku. Za chwilę cybersport i galaktyczna pogoda. Ja zapraszam do nas za tydzień, jak zwykle o 10:00 czasu ziemskiego. Do zobaczenia.